Europejczyk. Jak mówić o polskich emigrantach, którzy często już na stałe pożegnali się z ojczyzną? O tym debatowali m.in. szef Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek i historyk Norman Davies. A miejsce debaty nie było przypadkowe, bo Londyn to miasto uważane za stolicę polskich emigrantów. Niezależnie od tego, gdzie jesteśmy w Unii, jesteśmy przede wszystkim Polakami, ale oczywiście także Europejczykami. Jedno i drugie się wzmacnia, jedno i drugie się napędza. Możemy być dumni z tego, że jesteśmy Polakami i Europejczykami jednocześnie. Polacy są przede wszystkim młodzi ludzie. Przyjmują to za sąsiedzi i na pewno oni są bez dwóch zdań częścią tej wielkiej rodziny europejskiej. Definiowanie własnej tożsamości jest podstawą istnienia każdego człowieka.